Dobra, i to pytanie... Ale masz pytanie, głupko! Oh, this you crazy mother... Dzień dobry, serdecznie, witam. Patrzeć na wyświetlenia pod Magic Love, pod Magic Love. Po pierwsze chciałam wam bardzo serdecznie podziękować w imieniu własnym i Michała za to, jak przyjęliście naszą piosenkę Magic Love. Według mnie to jest niesamowity sukces. Niesamowity! Nie, no jestem pod wrażeniem, po prostu to jest, nie no, super, jakby przełom niesamowity. Dużo fajnych ludzi się do mnie odzywa, także myślę, że teraz już mega się rozwinę i będzie to coraz fajniej wyglądało wszystko. A dzisiaj lecimy z naszą już tradycyjną zabawą na tym kanale, czyli z Song Challenge'em. No nie do końca. Co? Słuchaj, wymyśliłem coś lepszego. No i nie wiem, pewnie wiesz, że na YouTube jest coś takiego Q&A, po prostu fani zadają pytania swoim widzom. I w ten sposób to będziesz generalnie śpiewała. Ale Ania ma w ogóle jakąś taką niezwykłą przypadłość, po prostu zna wszystkie piosenki, jakie lecą w radio. No dobra, a właśnie, a dlaczego nie ma miski w ogóle? Po prostu ja wybrałem pytania, które ci tam widzowie zadali. No i musisz odpowiedzieć na każde pytanie. Będziesz miała kilkadziesiąt sekund na odpowiedź piosenką na to pytanie. Czyli po prostu musisz znaleźć w swojej głowie tekst piosenki, aby odpowiedzieć na pytanie, które ci zadam. I musisz coś dopasować w taki sposób, żeby pasowało jednocześnie do tego, żeby to jakby odpowiedź na to pytanie była prawdziwa. Przynajmniej się postarasz. No i żeby pasowała po prostu do pytania ta odpowiedź. Także to jest no dobra. Skomplikowane. Nie wiem, czy ci się uda. Ale tak jak powiedziałem... A ile mam czasu? No ja to bym chciał tak 10 sekund, ale... obstawiam, że może to się nie uda, ja mam przygotowanych... Znaczy też wybrałem generalnie takie pytania, które... Łatwe. Jakby... Pytania, które będą pasować do piosenek, które na pewno znasz, jestem tego przekonany, że niejednokrotnie jej sobie nucisz twoich ulubionych artystów, dlatego to po prostu może się udać. No ale tak jak powiedziałem, po prostu Ania zna chyba wszystkie piosenki, więc no, to myślę, że to mogę się zaskoczyć kilkukrotnie. To niezła niespodzianka. Teraz na kanale Fanka Czarek zrobił niespodziankę. Dobra, przygotowałem kilka pytań, zaczynam od pierwszego. No, takie lightowe, od niedawna myślimy w sumie o tym. Gdzie chcesz pojechać na wakacje? O Jezu, i to już mam? No, tak, no wymyśl, słuchaj, jakieś piosenki, pomyśl sobie słowa, co możesz odpowiedzieć? Ja tak się też zastanawiam. To weź. No, dawaj, no. O Jezu. Nie, no to jest za trudna zabawa. Czyli gdzie chcę jechać na wakacje, tak? No tak. Dobra. To jest trudne. No wyobraź już sobie. Wiem. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. O Jezu, ale to pasuje. Ej, ale pasuje. Ale świat. To jest zaliczone. No oczywiście. No nie. Ej, no pierwsza nuta. Dobra, no, tak, Jezu, ale wiesz, jak to trudno? Nie no, no ja tak sobie starałem wyobrazić to, co... Dobra, lecimy z drugim pytaniem. Tak. O nie, tego ci na razie nie zadam. Zostawimy je na później, żeby zbudować napięcie, bo... No nie, nic nie mówię. O, to jest super. Co sprawia, że jesteś tak pozytywnie nastawiona do życia? No tak rozkminiam, no ja nie wiem, co bym wymyślił do tego. Co sprawia, że jesteś tak pozytywnie nastawiona do życia? Weź, nie pytaj. Nie, to usuwamy. Na każde pytanie Czarek zada pytanie, ja weź, nie pytaj. Nie, to usuwamy to, bo to będziesz zaginała mnie każdym pytaniem. To pytanie, że dlaczego cieszę się, co sprawia, tak? Że jesteś tak pozytywnie nastawiona do życia? Dobra. Cieszmy się z małych rzeczywo wzór na szczęście w nich zapisany jest. No to pasuje w sumie, tak? Nie no, kozacko pasuje, jakby się zastanowić, to jest... No dobra, pasuje to. W sumie te piosenki są takie, że po prostu one pasują pewnie do wielu pytań generalnie. No tak, no, ale i tak... Jest o wszystkim, ale jakby stricte do tego, to po prostu jakby, nie wiem. Lecimy z kolejnym. Trzecie już. Mhm. Dawaj. Bo ja tutaj jestem, wiesz, już się rozkręciłam. O, jak ci się mieszka z Czarkiem?
o matko. Ej, tak, i teraz przed każdym tym będzie, o matko, o matko. Na pierwszy rzut oka to takie jest właśnie. Jak ci się mieszka z czarkiem? Jejko. No generalnie bardzo dobrze się mieszka z czarkiem. Nie no, piosenka, jak ci się mieszka? Jezu, ja nie mam pomysłu. No. Jak ci się mieszka? Dobra, nie ma co, Anka, no jeśli nie masz, no to wiesz, to... Po prostu nie zaliczamy i jest... Nie, no jest 1-0 dla mnie. Znaczy nie, no 2-1 w sumie dla ciebie, ale... 2-1, no właśnie. Po prostu odpowiedz na to pytanie, bo jestem ciekawy, dlatego zadałem. O, patrz, patrz, a ja bym chciał wiedzieć. No, średnio, średnio mam no pojemnie się mieszka. Bardzo. Jak ci się mieszka, no? A nie, a już bym chciał wiedzieć, jak się mieszka. No, chciałbym, wiesz, może... Czarno mieszka się jak mieszka, tak, no nie powiem, że jest fantastycznie, tak? Nie powiem, że jest niesamowicie, no bo nie jest. Nie, no bardzo fajnie. Czarek jest bardzo dobry. Sprząta często. Okej. Okay. Nie kłam. Dobra, nie, często nie sprzątam, ja ale za to często robię jedzenie, bardzo wiele rzeczy ogarniam, wynoszę śmieci. Nie no, śmieci to akurat wynosi, no to tak. Naprawdę tak, dzielimy się obowiązkami 80-20. tak można powiedzieć. Tak. Nieprawda. Ja robię, myślę, że równo robimy w naszym życiu razem. Porówno. I tak się dzielimy. Okej, no może ty więcej na przykład prasujesz, no bo to nie moja technika. Ale ja na przykład więcej montuję. Szkoda nawet z tymi chłopami, to jest naprawdę... Kurde, ale ja to pomyślę. I wy też pomyślcie i napiszcie w komentarzu, jaka by piosenka do tego pasowała, bo mi nie przychodzi. Znowu pytanie na mój temat troszkę. Ja wybierałem. Jestem ciekawy, bo jesteś troszeczkę profesjonalistką, więc pytanie. Czy według ciebie Czarek potrafi śpiewać? Ale co to śmiech miał znaczyć? Tak, pierwszy to tak, bardzo jestem profesjonalistką w tym. No w porównaniu do mnie. Możesz ocenić na pewno. No to odpowiem tak. Czaruś. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale to nie od tego. Ej, czy można to zaliczyć? Ja nie wiem. Tak, zaliczamy. 3-1 już. Bo, jeśli chodzi o mnie, to powinno być tylko śpiewać każdy może trochę lepiej. Trochę lepiej. To wiem na myśli właśnie. Raz nad wozem. Nie, ale ja wam zaśpiewam to samo, mogę? No, oczywiście. No, ale włączę sobie autotuna. Śpiewać każdy może, jeden, drugi. Trochę lepiej, trochę gorzej. Ja okropnie śpiewam generalnie. Że następną piosenkę to ja z Czarkiem. No jakby załączyć autotuna, ktoś by wytłumaczył, jak to działa. To jest nasz. Ej, wiecie. Piosenkarz, czarodziej, pan domu. Jest 3-1 i jestem w szoku. Jak tobie to przychodzi do głowy w ogóle? Jak ja wymyślałem te pytania, to ja... Cały czas myślę po prostu nad tym mieszkaniem. 10 minut myślałem nad jedną piosenką. Czy chciałabyś powrócić do przeszłości? Ej, ja wiem, co mogło tu być. Dobra, ja wiem. No to zaśpiewaj. Ale to jest prawda. No. Nie. Bardzo doceniony artysta, który... No powiedz, już no, nie śpiewa raczej. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pięknie. No to faktycznie klasyk, no. Ale nie wpadłabym, no, kurde. Dobra, mogę ci oddać ten punkt. I zasługuję na niego. Jest 3-2. Okej, teraz takie pytanie trochę odbiegające. Czy kochasz Czarka? Nie. Faktycznie, kolejne pytanie, które w żadnym stopniu nie jest związane z Czarkiem. No dawaj, czy nie kochasz? Przed tym jak opowiesz o tym, po prostu zasubskrybujcie Ani kanał. Bo wielkimi krokami kanał Ani zbliża się do 100 tysięcy subskrypcji. Liczba, o której Ania nawet nie marzyła chyba, tak naprawdę. Także kozak niesamowity. Tak, ale zróbmy taki w ogóle deadline, że wiesz, że jak zrobimy, że o, jak osiągniemy to w tym czasie, no to będzie po prostu takie wow i wtedy szykuję. Co wtedy? No, coś szykuję, coś specjalnego. Piosenkę.
piosenkę, albo nie wiem. Ania w ogóle mnie tak zaskakuje swoimi artystycznymi pomysłami, że to, co ona chce tworzyć, to w ogóle przewyższa skalę polską. Według mnie. Nie, no jak nie ma czego słuchać według teraz, chłopaka Anny Wójcik. Nie ma czego teraz słuchać, to jak Ania będzie tworzyła, to wreszcie będę miał co słuchać. Mama to w ogóle mówi, że przewyższa skalę światową, więc wiecie, tak te bardzo obiektywne opinie. Czyli 10 tysięcy dam ci tak na 3 tygodnie. Do 20 lutego masz czas. Dobra, koniec! Czy mnie kochasz? Tak, bo moja kocha. Miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. No i co? Pozamiatane. Na coś takiego liczę. Jezu, to trzeba będzie wypikać. Dobra, i to pytanie... Ale masz pytanie, głupko! To pytanie, na które czekaliście od samego początku. Czy umiesz się całować? I na to pytanie powinieneś ty odpowiedzieć piosenką. Nie. Bo ty... Aha, nie umiem. Mama co? Mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. A, nie wierzę. No i to pasuje. Pozdrawiamy mamę Ani. I to pasuje. Nie, no zaliczam. Czekaj, jak to punktowo było? Czyli 5-2? Mhm. Ej, no to gratulacje. Ja się szczerze spodziewałem. Uścisk dłoni prezesa. Szczerze nie spodziewałem się, że Ania będzie potrafiła chociażby na połowę odpowiedzieć. Żaden challenge mnie nie zaskoczy. Nie, no ale Znacie tą zabawę? 3-3, czyli ktoś mnie kocha. Czekaj, A, B, C? To ty spójrz. C, Czarek. A w ogóle, jeśli się zastanawiacie, tak, nagrywam to o 3 w nocy. No dobra, kurde, dajecie 10 tysięcy łapek w górę, bo podnosimy ten level tych łapek. Zasubskrybujcie kanał. Tak, to wtedy, ale nie, jeszcze nie powiedziałam. Ale no to dobrze, powiedz. No, i wtedy po prostu nagramy jeszcze raz jakąś taką zabawę. Ja o, zabawę, Ania, nagrywa, ja cudownie. Ja będę inaczej przygotowana psychicznie do tego, bo ja dzisiaj nie byłam do tego przygotowana ale psychicznie. Ale śmiesznie, że cię wkręciłem w odcinek. No, ale no nie, mam nadzieję, że nie było tragedii. I co? Zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie łapkę w górę i bądźcie na bieżąco. Nie, bądźcie po prostu w czwartek o 15 za tydzień. Bądźcie ze mną i z Czarkiem też. I piszcie Dani na Instagram o niespodzianki, bo szukamy właśnie, bo już niedługo najciekawszych osób do zrobienia niespodzianki. Mm-hmm. Trzeba jechać i... No, cześć. Mogę się pożegnać? Możesz. Budziotki złamy. Się nie mogę napatrzeć na wietrze latawce. Samolot nad miastem, my razem na ławce.